Audycja powstała przy współpracy Urzędu Miasta Jaworzno. Halo, tu Jaworzno. Marcin Iciek, dzień dobry. W Jaworznie zaczęło działać mini centrum nauki SOWA, strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. W tej chwili mamy multimedialną wystawę, w której dzieci będą przede wszystkim mogły eksperymentować. To nie są urządzenia, które służą do prezentowania jakichś konkretnych zjawisk, ale do właśnie wykonywania eksperymentów. Więc dzieciak może tutaj przyjść i zupełnie nowymi rzeczami się zaskoczyć, za każdym razem będąc, pracując na tym samym urządzeniu. Mówi Agnieszka Hećko, dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera w Jaworznie. Tutaj mamy taką niepowtarzalną możliwość pokazania tej nauki z bliska, nie przez ekran monitoru, ale przede wszystkim dotykalnej i takiej, do której potrzebny jest przyjaciel, rodzic albo opiekun, czyli takiej, która też buduje relacje. Strefa, która powstała w Jaworznie, to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. To są nasze najlepsze doświadczenia. Wystawa składająca się z 18 eksponatów oraz taką przestrzenią warsztatowo-konstrukcyjną, którą nazywamy majsternią. Mówi Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ta majsternia to jest miejsce, gdzie można mierzyć się z różnymi wyzwaniami i to mierzenie się jest związane z tym, że trzeba coś zbudować, skonstruować i wymyślić, żeby rozwiązać jakiś problem albo żeby coś stworzyć. I to jest taka bardzo otwarta przestrzeń eksperymentatorska. Od właśnie momentu realizacji SOWY mieszkańcy Polski lokalnej, uczniowie mogą bezpośrednio mieć kontakt z tą przestrzenią świata nauki. Dodaje Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Emocje, uczucia, ciekawość to jest to, co ma być tutaj budowane. A skoro mowa o emocjach, to są już pierwsze komentarze zwiedzających. No bardzo ciekawa wystawa, na pewno bardzo fajny obiekt naukowy, otwierający wśród najmłodszych, ale nie tylko, i może i najstarszych, całkiem nowe spojrzenie na naukę i na to, jak się można nauką bawić. O wiele więcej można zobaczyć i się dowiedzieć, kreatywniej. Jest różnica między zobaczeniem czegoś, a przeczytaniem. Bardzo właśnie zaciekawiło mnie to. Jak robimy to przez nasze ręce, to bardziej zapamiętujemy rzeczy i zapamiętujemy fizykę. Eksperymenty są lepsze niż sama nauka w szkole. Lepiej to pokazać niż powiedzieć. Wszystkie eksperymenty są opisywane i możemy się dowiedzieć różnych rzeczy bardzo ciekawych. Mamy tutaj zjawiska, przede wszystkim zjawiska fizyczne. One oczywiście w naukach przyrodniczych są niezwykle ważne, ale tak jak mówię, nie chciałabym tu mówić o konkretnych, przypisywać tutaj konkretnych zadań do konkretnych urządzeń, natomiast po prostu stwarzamy świetnie wyposażoną przestrzeń do eksperymentowania i to należy podkreślić, że to jest to miejsce, gdzie może za każdym razem coś innego spotkać naszych gości. Do Jaworzna wracamy za chwilę. Halo, tu Jaworzno. Do Jaworzna wraca wiosna, a wraz z nią życie na obszarach ogródków działkowych, których na terenie miasta jest aż 9. To jest około 3200 działek, pojedynczych działek na terenie miasta. Wskazuje Marcin Koziarz z Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miasta. A co robią sami działkowcy? Chodzi o to, żeby odpocząć, żeby być na łonie natury. Tu każdy ma tą swoją enklawę, odpoczywa, może zaprosić znajomych, rodzinę. To jest właśnie to, co daje nam ten power do pracy. To jest taki relaks, bo w czterech ścianach w bloku, jak ktoś mieszka w budynku takim wielorodzinnym, no to nie bardzo się można relaksować. Jak sąsiad remontuje mieszkanie, rąbie przez parę miesięcy coś tam ściany, to można sobie pójść. Na działce się można wykazać, robiąc różne sobie rzeczy. Jak ktoś ma talent do majsterkowania, do budowania, do innych rzeczy, no to sobie buduje, majsterkuje. Można fajnie, miło spędzić czas na łonie natury, z dala od bloków, od samochodów. Przede wszystkim niepowtarzalny smak swoich zbiorów. Właśnie, pomidorów, ogórków i tych innych, nawet malinek. Inaczej to wszystko smakuje, jak pan zbierze u siebie na działce, a inaczej jak pan kupi w sklepie. Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom działkowców i uruchamia pilotażowy projekt. Działkowcy nie ze wszystkim w stanie są dać sobie radę, jednak utrzymanie takiej infrastruktury rodzi niemałe koszty
i ze wsparciem i z udziałem miasta jest szansa na to, że one będą wyglądały jeszcze lepiej niż wyglądają. Naprawdę, jak widać, są bardzo zadbane. Wskazuje prezydent Paweł Silbert. Będą to dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych. To na pewno jest odpowiedź też na nasze potrzeby, które zgłaszaliśmy władzom miasta. Krzysztof Sokół, wiceprezes SOD w ARP-ie Jaworzno. Projekt oceniam jak najbardziej dobrze. Liczę, że Rada Miasta go przyjmie i że będziemy my wraz z pozostałymi ogrodami na terenie miasta mogli się starać o dotacje do poprawy infrastruktury na terenie naszego ogrodu. Jakie są potrzeby? Potrzeby są przeróżne. Nasz ogród planuje przeznaczyć środki na poprawę głównych alei, które są na terenie ogrodu. Wiem, że też pozostałe ogrody chcą modernizować wodociąg, poprawiać elektryfikację swoich działek, czy też reperować ogrodzenia, które już też wielokrotnie mają po kilkadziesiąt lat. Co jest magicznego w byciu działkowcem? Ma się kontakt z działkowcami. Też to, że ten kawałek ziemi, który ma się do uprawy i opieki, potem kiedy to już wszystko zakwitnie i zazielenieje, to tutaj dodaje bardzo dużo energii do dalszych działań. Miasto planuje tak przeprowadzić cały proces, by pierwsze dotacje celowe trafiły do działkowców na początku przyszłego roku. I na dziś z Jaworzna to już wszystko. Marcin Iciek, do usłyszenia. Halo, tu Jaworzno. Audycja powstała przy współpracy Urzędu Miasta Jaworzno.